Cześć, czuwaj. Z tej strony podharcmistrzyni Julia Czekalska z Wydziału Komunikacji i Promocji Głównej Kwatery ZHP. Zapraszam Was na ostatnie wydanie harcerskich newsów przed harcerskim latem. Zgodnie z załącznikiem uchwały Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 kwietnia 2024 roku dotyczącej określenia sposobu wdrażania strategii ZHP, Główna Kwatera przygotowała terminarz przedsięwzięć obejmujący okres od września 2024 roku do grudnia 2025 roku. Zachęcamy do bieżącego korzystania i śledzenia wydarzeń Związku Harcerstwa Polskiego, a także międzynarodowych eventów. Koniecznie uwzględnijcie te przedsięwzięcia w swoich planach pracy. A terminarz znajdziecie na intranecie, rozwijając menu, a następnie klikając w zakładkę Wydarzenia. Radosny patriotyzm to postawa, do której zachęcamy harcerzy i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego, by pokazać im, że w dzisiejszym świecie można być aktywnym obywatelem na wiele kreatywnych sposobów. Niedawno naczelniczka ZHP wraz z zuchami z chówca ZHP Grodzisk Mazowiecki odebrała flagę Rzeczypospolitej z rąk marszałka Sejmu, który zadedykował ją wszystkim obozom harcerskim. Jeśli Wy też chcecie otrzymać flagę od marszałka Sejmu, wystarczy, że napiszecie maila na flaga@sejm.gov.pl z informacją o organizowanym przez Was obozie, a także z imieniem, nazwiskiem oraz adresem do wysyłki i numerem telefonu. Już w październiku, po raz szósty, zapraszamy Was na konferencję Kobieta Skautka Harcerka, której tematyka oscyluje wokół obywatelskiego zaangażowania młodych kobiet i dziewcząt, a także harcerek i instruktorek. Konferencja odbędzie się na terenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie w terminie 12-13 października. Konferencja posiada moduł harcmistrzowski, a zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy przyjmowane są do 7 lipca. Więcej informacji znajdziecie na stronie wydarzenia na Facebooku. Już w terminie 20-22 września zapraszamy Was na szkolenie dla członków i członkiń chówcowych komisji rewizyjnych. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy mieć ukończone 16 lat oraz posiadać stopień instruktorski. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz do 9 września. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie zhp.pl w zakładce Wydarzenia. Kto z Was nie nudził się w podróży? Chyba każdy podniesie rękę. Zapraszamy Was do wysłuchania nowego odcinka podcastu ZHP Iskierka, programu kierowanego do rodziców, którzy chcą aktywnie wspierać wychowywanie swoich dzieci. Tematem odcinka są sposoby na nudę w podróży, a gośćmi przewodniczka Wiktoria Karwaszewska, nauczycielka języka angielskiego i rosyjskiego, zarówno dzieci, jak i dorosłych, oraz podharcmistrz Adrian Łukaszewski, pedagog specjalny, trener wewnętrznej motywacji, a także wieloletni kierownik obozów i kolonii. Odcinek dostępny jest już na Spotify'u. Koniecznie pokażcie go rodzicom Waszych podopiecznych. To już wszystkie harcerskie informacje, które na dziś dla Was przygotowałam. Po więcej zapraszam już we wrześniu. A ja życzę Wam udanego harcerskiego lata i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Czuwaj!